odskoczyłem jakieś, ja wiem, może z 20-30 metrów pod strzał. Tu poczułem w bok, nie, kurde, odwracam się, on drugi raz mierzy. No to ja odbezpieczony miałem pistolet, położyłem sobie, trzasnąłem, nie? Siedemnastego września, jak pamiętam, przyszli do nas towarzysze ze wschodu. No i to wszystko upadło. Szkoły polskiej żadnej nie były, były tylko ruskie. Ojciec do ruskiej szkoły mnie nie posłał. No a po drugie zaczęła się ta wywózka na Sybir od 40 roku. Jak to byśmy śpiewali, 10 lutego będzie pamiętane, gdy nas Moskali na Sybir zsyłali. Także trzeba było uciekać kilkakrotnie, się wyprowadzać z domu i to wszystko, żeby uszczyć się przed tą wywózką. A generalnie przed samą wywózką to ostrzeg ojca. Pamiętam jak dziecko ten moment przyszedł i panie Zarzycki, niech pan ucieka z żoną, z dziećmi, tylko małą torbę ze sobą wziąć, bo w nocy będzie wywózka, będą przychodzić. Jak zobaczą, że wy z dużymi bagażami czy walizkami, mogą was aresztować. No i tam kilkakrotnie żeśmy się zmieniali miejsce zamieszkania, aż nas odfajkowali, że zostaliśmy wysłani na Sybir. No później przyszli Niemcy. Rosjanie uciekali, jak to pamiętam, jak na to moje dwóch na jednym koniu. Tu Sybir, tu w czasie wojny ojciec też aresztowany przez gestapo, tam zwiało ukrywanie się to wszystko. Ja miałem 9 lat. Ja musiałem utrzymać matkę i brata. I matka chora na tyfus, brat na defteryt, a ja jestem sam z nimi. I jeszcze kartki mi ukradli żywnościowe w kolejce, jak się stało tam po 10 godzin nieraz do sklepu. Ale tylko uważam, że dzięki pomocy Węgrom, że z nimi handlowałem, żyłem w przyjaźni, nauczyłem się z nimi to wszystko żyć. Bardzo dużo Polakom pomagali, ratowali nas w różnych opresjach. Bardzo porządni ludzie byli ci Węgrzy, wszystko to. Te przeżycia to później tak zostały, gdyż bo w czasie okupacji to ja tylko miałem 10 lat, to skończyłem dopiero drugą klasę. A później musieliśmy uciekać na zachód, bo jak Ruscy wracali, do ojca jeden tam się przedostał z tych kolegów i powiedział: Marian, tych, co Ruscy nie wywieźli w 40 roku, w 41, zanim uciekli, to teraz wywożą na Sybir, tam z Podola czy innych. Ty nie masz co tu szukać, jak cię dojdą. No i myśmy uciekli stamtąd, w Krakowskie i tam już byliśmy do końca wojny. No i tam się już spotykałem, tą działalnością Armii Krajowej, to wszystko. I to później zostało już, jak człowiek był starszy, jak tu przyszli nasi, zaczęli rządzić. I to już takie uprzedzenie do komuny tam, takie same jak i do faszyzmu, jak do hitlerowców, tak samo się traktowało i Ruski. No przecież co oni wyprawiali z naszymi, nie? I to już tam w 47 roku, tak przez przypadek takiej rozmowie, w wagonie z księdzem zaczęli tam dyskutować i ja tam parę takich, a lubiłem kawały polityczne opowiadać, a szczególnie o ruskich im się podobało. I dał mi na kartetce adres w Katowicach. Mówi, ty się powinien z takimi ludźmi tam spotkać. No z początku to tak mieli takie wątpliwości, nie? Bo to mówi 14 lat. Ja trochę, jak mówi, rosłem właśnie do 14 lat. I od 14 lat ani centymetra nie urosłem. I oni myśleli, faktycznie, no to jest 14 lat, a to tak jak tego, nie?
Ile ty masz lat? Ja mówię, 16 skończone. Co ty? To tak musisz udowodnić, nie? No to... A już chodziłem do gimnazjum. Tam z trójki, kurczę, żyletką sobie ten środek wyskrobałem i piórem z trójki zera ładnie zrobiłem. Już był 30 rok, nie? I już inaczej ze mną rozmawiali, nie? A to sprawdzili legitymację. Wszystko w porządku jest, nie? I no to wtedy mnie tam przyjęli już do swojej organizacji. To pluton szturmowy Huragan, to Związku Harcerstwa Narodowego i NSZ to podlegał, ten pluton. Dowiedzieliśmy się, w Gliwicach jest jeden z tych funkcjonariuszy UB, który się tam opiekował w areszcie, tam był tym. Była wielka, wielka podła taka świnia, dokuczał tam tym aresztantom, taki wredny typ. I mówi, Gienek, mówi, trzeba go, kurczę, jakoś załatwić. Mówi, nie? Mówi, albo go poszczelczy, albo coś. Ja mówię, my mamy inną metodę, nie? Rozbroić. A artykuł był taki, że jak się facet dał rozbroić, to tam nie dochodzili. 5 lat dostawał, degradacja do stopnia szeregowca i 5 lat. Mówi, jak se posiedzi 5 lat, jak się tam chłopaki dowiedzą, co on robił, kim, to on będzie miał wesołe życie w więzieniu, nie? No to tam żeśmy to przygotowali, tam w 4, nie? I mówi, kto to? Mówię, to ja podejdę go, mówię. Obserwowaliśmy go tam gdzieś przez 2 miesiące, gdzie, którędy on chodzi. Myśmy wyczuli, chodził tam do kasyna, oni tam grali w kartę, oni grali w oko, tam jakiegoś tam inne tam w szachy, w arcaby. I później wieczorem on już tam wracał, bo to co drugi dzień tam, czy ich tam było na zmianę, kiedy miał wolne, to poznaliśmy tam jego ulicy. Metodę taką miałem, mówię, nie, wypić tam kieliszek jakiegoś alkoholu, trochę piwa, żeby czuć było alkohol z ust i butelkę podskoczyć facetowi, butelkę, szyjkę tutaj pustą od piwa przyłożyć i ręce do góry. Poczuję wieczór późno, myślę, że to jest lufa, kurczę, to jeszcze to październik. No i tak jeden ubezpieczał mnie, jeden był na dworcu, kupił już bilety, że jak nie będziemy pod kasą stać, tylko już przed dworcem nam da bilety, tutaj wracamy i każdy gdzie indziej na innej stacji wysiadał, jak na 4 było. No i w porządku, i tak ja go już wyczułem, dostaliśmy czynk, że wyszedł z tego kasyna i ja za nim idę i tak niedaleko światła podskoczyłem, nie wyciągnąłem tą butelkę i mu tu chciałem, a on w tym czasie zapalał papierosa, to latarnie były gazowe, nie? Błysk z zapalniczki, jak ja mu to przystawiłem ręce do góry, jak on odwrócił głowę na mnie i ten, tak ten błysk tej zapalniczki na moją twarz mi tam padł, nie? No ale ręce podniósł, odwrócił się, ja mu spluwę zabrałem. Odskoczyłem jakieś, ja wiem, może ze 20-30 metrów, patrzczał. Tu poczułem w bok, nie? Kurde, odwracam się, on drugi raz mierzy. No to ja odbezpieczony miałem pistolet, położyłem sobie, trzasnąłem, nie? No i czapka poleciała, on padł, no to ja dyla. Do tego kolegi, tam mu co czekał, pistolet dał mnie, on się odwracał, ja mówię, ty co? Mówi, chłopie. On się zerwał tą czapkę i dał, mówi, tyś go nie trafił, tylko w czapkęś mu, kurde, przeszczelił, mówi, na głowie, nie? On zerwał się i dał dęba. I co się okazuje? Mnie przez myśl nie przeszło, że on może mieć 2 pistolety. Ja mu wybrałem z kabury. W kaburze on miał wisa, a tę tetkę miał w kieszeni. A tę tetkę on miał służbowe, a wisa to komuś zabrał. Później tego wisa koledzy tam się zamieniłem. Na 7, bo to on chciał tego wisa, tę 9, nie? I gdzieś, no, październik, listopad, w styczniu zostałem aresztowany, to jakieś 3-4 miesiące to upłynęło, nie?
I on, facet, mi się tak przygląda na wszystkie strony. My się z kogoś z wami znamy. Gdzie myśmy się poznali, Zarzycki? Wy nie wiecie gdzie? Ja mówię, pierwszy raz pana widzę. Mówi, nie, mówi, panie Plutonowy, nie wiem, co panu po głowie chodzi. My się skądś znamy. I jeszcze miał taką metodę, sukien kot, że przychodził do drzwi, że wychodzi, brał te klucze, tam dwa czy trzy razy tam te zamki, góra, dół, środek otwierał, później czaskał drzwiami i zamykał. Później butę rzucał i miał kapcie i wychodził w tych kapciach i od celi po celi, gdzieś komuś się tam rozmawiają, podsłuchiwał rozmowę czy coś, później tamtym śledziom donosił. Taka menda była, właśnie myśmy to dowiedzieli się i później to, co to było, to wszystko spraktykowałem i chłopaków ostrzegłem, że on nie wychodzi w ogóle. To jest jego tylko taka metoda była, nie? I na sam koniec, już jak brali mnie do więzienia z UB, tam pół roku siedziałem i on do mnie tak, a akurat nie on był, i tak się patrzy i mówi, teraz sobie was przypomniałem, szkoda, że was nie trafiłem. Ja mówię, trafił pan mnie tutaj, o, tu, i po ten bok mu poznaję, tutaj mówię, tu, po kościach mi tu poszło. Ja też żałuję, że was nie trafiłem, tylko żebym wziął, kurde mój, tyle przynajmniej niżej. Bym czapkę nie strzelił, tylko w czółko. Jak on zębami zgrzytnął, myślałem, że go szlak trafi. Taka menda była.